jak dobrze, że jesteś. Mówię to do każdego z Państwa teraz, ale jest to też hasło, piękne jak co roku hasło akcji Pola Nadziei. To taki piękny projekt, który co roku Hospicjum Świętego Łazarza realizuje. Wiosną żółte żonkile wyrastają i przypominają, że wszystko będzie dobrze. No na początek chciałam bardzo gorąco przede wszystkim uradować się, bo my tak się mało teraz radujemy. Radujmy się, że następny koncert z cyklu Nowa Ochota, dlaczego nie, jest. I że hospicjum może być nadal jego beneficjentem. Kochani, dziękuję w imieniu wszystkich, w imieniu pracowników, wolontariuszy, w imieniu chorych i ich rodzin za to, że wspieracie nas i za to, że możemy trwać. A to trwanie jest bardzo ważne. 67 raz mam przyjemność Państwa powitać na koncercie z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Zapraszam na scenę panią Stanisławę Celińską z zespołem pod kierownictwem pana Macieja Muraszko. Pan Maciej Muraszko grać będzie na akordeonie i bongosach, a Julia Muraszko na skrzypcach, a Kuba Frydrych na gitarze i mandolinie. Proszę o wielkie brawa. Jeżeli chcesz ten świat odmienić, by ziemia stała się niebem, musisz popatrzeć sobie w oczy i zacząć zmianę od siebie. Jesteśmy przecież tacy sami, więc po co wzajemna zawiść? I w sercu tak pieczołowicie pielęgnowana nienawiść, pielęgnowana nienawiść. Nie chcę nikogo oceniać, wszystkiego o nim nie wiem. Wolę pochylić się nad kimś, niż rzucić w niego kamieniem. Nie jestem od niego lepsza, bywam człowiekiem bezsilnym. Dlatego nie będę sędzią, nie jestem przecież bez win. Nie jestem przecież bez win. No byliście cudowni po prostu.